Bo dziś pierwszy dzień w technikum miałem i czułem się na korytarzu jak na farmie bydła. Jakieś tipy, żeby przeżyć. Właśnie dzisiaj z koleżką się widziałem, właśnie wspominaliśmy czasy. Tylko nie technikum, a gimnazjum, że pierwszy raz do gimnazjum szliśmy i było coś takiego, że w szóstej klasie podstawówki były dni otwarte w gimnazjum i szliśmy klasą. I kolega mi opowiada, jak poszliśmy tam klasą i siedział dzieciak chyba z pierwszej, nie, z drugiej gimnazjum może, czyli 2 lata starszy niż my, co wtedy szliśmy. I mówi tak, my idziemy klasą, a on tak siedzi na płocie, ten dzieciak z drugiej gimnazjum, czyli po 14 lat, siedzi tak. Witamy w piekle. Chłopie, masz 14 lat pieprzony. No, także tak to wygląda, chłopie. No, gimnazjum, dobrze, że usunęli. Ja się teraz tego śmieję, że chłop do mnie witamy w piekle mówi. Ty, ale jak ja szedłem do gimnazjum, to się gigasrałem. Na poważnie ci mówię. I jak ja sobie teraz zastanawiam się, że ja mam 10 lat więcej niż wtedy, jak szedłem do gimnazjum, to aż mi się śmiać chce, jak można się było stresować tym. No, dupa. Właśnie, dzisiaj Back to School pooglądamy, widzowie. Dzisiaj Back to School trzeba nagrać jakieś lepsze. Back to School, o. O. Robimy zakupy, nie no. Ona ile ma lat tak na po miniaturze? 24. To można ją oglądać. Nie interesuje mnie nic, tylko 25. jak to płaci. O kurde, Jestem dziękuję żydem, bardzo. więc się chcę kurwa wzbogacić. A właśnie miałem to Lapi wygląda na powiedzieć, Golibordę że to. 99 złotych i 99 groszy. Dziękuję bardzo, Gratulacje LiveBlue. współpracy OKG. Obyś się jeszcze częściej dla widza odpalał i będzie No bo. gir. No właśnie, będzie częściej dzięki tej współpracy, także no. Minimum 20 godzin miesięcznie. Odcinki Ile ma serii lat Back to ona? School na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam moje przybory na ten rok szkolny, czyli 2021 na 2000. Szkieletonka? Ty, ona ma dystans, bo jakby patrząc po wyglądzie ma... Szkieletor? O kurwa, ma 13 lat. Ja pierdzielę, myślę, że ma 25. Myślę, że już możemy zacząć i na samym początku pokażę Wam, jaki mam plecak. A więc to jest mój plecak, to jest ten sam plecak, co miałam go rok temu. To jest plecak taki zwykły z Kankena, szary, z takimi dodatkami czarno-białymi. On jest mega fajny, bardzo dużo rzeczy się w nim mieści. Czyli do... Nie, wkurzasz mnie. Ta jest starsza, ta ma 3 dychy. Ona jest dojrzała. No ta nie... Jak ma... Co ty pieprzysz? Ta dawno skończyła Hejka, szkołę. kochani, witam was bardzo. Nie no, jak według ciebie ona jeszcze szkoły nie skończyła, chłopie. Ile ma lat, widzowie? 23? Serdecznie w Koniecniku na moim kanale. Dzisiaj nagram dla was następny odcinek z serii Back to School. Filmik chyba najbardziej 400 wyczekiwany, kasybów. taki najbardziej kluczowy, jeśli chodzi o... 16, co ty pieprzysz? Dobra, tu na tym zdjęciu ocen, ile? Kurde, duna z twarzy wygląda serio, jakby miała 13, ale to kłamstwo. Ty, chłopaka ma. Dziewczynę chyba. Serię powrotu do szkoły, czyli hall z przyborami To dużo, szkolnymi. nie? Ja w tym roku idę do drugiej klasy Siostrom? liceum, po A! podstawówce, także czekają mnie 4 lata w liceum. Zrobiłem szotę, jak powiedziałeś 7 razy w dupę w jednym zdaniu i Twitch wyciszył. Wulgarny szot. Wo partnerstwo to aż coś kupię na enebie, żeby dać zarobić. Pamiętaj, z kodzikiem najlepiej wpisz wykrzyknik eneba, wejdź w link, potem wpisz kod. Wszystko tak jak trzeba. Czy do szkoły i Dzięki za wybieranie tego dyszkę. wszystkiego już mnie tak nie fascynuje i z przykrością Dzisiaj ci to też coś kupię z mówi, kodem. serio, bo I będzie pamiętam, że test z jeszcze gierki. kilka lat temu Co to była jest? największa frajda z wybierania tego wszystkiego, co jest potrzebne do szkoły, z tych wszystkich dodatków, plecaka, piórnika, a teraz tak naprawdę większość rzeczy mam w A domu. teraz ma 400k na YouTubie, 500k na Instagramie, już wyżej szkoła niepotrzebna. Ale chodzi dla kontentu. Proste w dupę, no proste. Więc ten Chodzi, filmik żeby będzie taki. potem nagrywać, wiecie. Witajcie dzisiaj. Jest
smutna historia ze szkoły, muszę wam to powiedzieć. Jest, wiem, trzeci tydzień, ja zgłosiłam nieprzygotowanie na lekcji. Trzeci tydzień, ja musiałam, ale naprawdę miałam 41 stopni gorączki, ale chodzę do szkoły, bo moja przyszłość jest ważna. No i jest content. Takim trochę też holem, ale też takim przeglądem tego, co mam ogólnie u siebie, z czego korzystam, ponieważ są, nie chcę być taką zakupoholiczką i po prostu na siłę kupować jakieś rzeczy. Jest też taka specyficzna sytuacja, jeśli chodzi o zdalne nauczanie, ponieważ tak naprawdę nie wiem, czy później nie przejdziemy znowu na ten system. I większej rzeczy nie będzie mi po prostu potrzebna. Pokażę wam w tym filmie rzeczy, które mam, które też dokupiłam, z których korzystam, które są spoko. No czekajcie także do końca, ponieważ stwierdziłam, że zrobię dla was takie mini rozdanie. Zasady są naprawdę mega proste. Kilka przyborów szkolnych do wykonania. Jeden wam pokażę, który był w tamtym roku. Ej, mam plecak, ten co tamta? Kojarzony kanker. Szkieletorka. On mi się naprawdę bardzo dobrze sprawdza. Jest taki uniwersalny. Naprawdę myślałam, że będzie mi się gorzej sprawdzał, a naprawdę po tym ostatnim roku jestem zadowolona, mimo tego, że za dużo w nim, wiecie. No i właśnie dwa mam odnóż taki plecak czarny, właśnie z pszczółkami. Po co powstają takie filmiki? Wchodzisz do sklepu, kupujesz najtańsze przybory i kasa zostaje. No tak, ale zrozum, że ty piszesz prawdę, tak powinno być, ale no niestety. Widzisz, ja na miejscu. Patrzcie, teraz apel dla widzów, którzy idą do szkoły w tym roku, nie wiem, do gimnazjum, czy tego, do podstawówki jeszcze, albo do liceum. Idziesz z rodzicami, czy tam nawet sam, dali ci rodzice pieniądze, żebyś kupił przybory. Ty robisz tak, jak widz napisał, tylko ja dodam coś do tego. Idziesz, kupujesz najtańsze rzeczy, chłopie. Wszystko, co jest najtańsze, nawet gumką z poprzedniego roku szkolnego wymazujesz zeszyty ołówek, co pisałeś, żeby go znowu użyć. Tylko po to, żeby ci więcej zostało na Eneba z kodem Spartiat. Z kodem Spartiat X3! Po co ty będziesz kupował? Dupę, ciągle te same rzeczy co roku. Lepiej wydaj się na coś, co serio chcesz. No bo chłopie, wiadomo, kupisz te zakreślacze pieprzone, kupisz te inne gówno, jakieś karteczki, żeby się lepiej uczyć. I tak tego nie zrobisz. A poważnie ci mówię, ty zapomnisz nawet, że tu masz po tygodniu, jak już wiesz. To jest tak, że pierwszy tydzień chcesz się uczyć, tak na poważnie. Mówisz sobie tak, dobra, w tym roku zakreślam ważne rzeczy, będzie lepiej. No chłopie, co ty pieprzysz? Ja też tak robiłem i co? Zobacz, jak gówniana skończyłem na Twitchu, w internecie, jako w dupę żul. Ty możesz skończyć lepiej, jeżeli będziesz trzymał balans. Tam, nie wiem, tylko z jednego długopisu i to też tak wiecie. Teraz tak zauważyłam, że mam sporo zeszytów z firmy Oxford i w sumie nie wiem. To są chyba najdroższe zeszyty, jakie są. Nie słuchajcie jej, w dupę. Ty, ona ma 500 na Instagramie. No chłopie, ty nie masz 500, nie kupuj zeszytu za 50 zł. Ja pierdzielę, no zeszyt jak zeszyt. Dlaczego? Bo nie jestem jakąś taką mega ogromną fanką ich zeszytów, bo te kartki są takie śliskie. Ja jakoś tak wolę klasyczne kartki. Gdzie ten nawet tusz delikatnie tak przybija na drugą stronę i ten efekt mi się podoba. No i... Ale udaje, nie? W sensie ona jest pewnie giga bogata, kupiła te zeszyty i mówi tak, ja pierdzielę, jak tutaj, żeby widz się mógł, biedak pieprzony, utożsamić. No, lubię jak mi się tusz na drugą stronę, lubię jak piszę w zeszycie i aż na ławkę się przebija tusz, czyli z długopisu. Za 50 groszy ten długopis, to wiecie. No, utożsamiajcie się, biedaki pieprzone. Z Oxfordu mam 4 kolorki, które bardzo mi się spodobały i one są chyba do dostania w Biedronce. Taki granat, tutaj taki turkusowy, tutaj w ogóle można sobie napisać imię, nazwisko. Taki fiolet oraz neon. Biorę zeszyt z Kaufland z otwartą okładką. No. Z twardą są fajne, no. Wydasz jakieś rady, jak nie oszaleć w tej szkole? Kurde. Szczerze? Musisz mieć kolegów i to już wiem, że to może być dla niektórych a wykonalne. Ale na poważnie wam mówię. Jak masz kolegów w szkole, to łatwo się zdaje. Bo chodzisz i ci czas mija szybko. Jak nie masz, to się będziesz męczył. No poznaj nawet na siłę kogoś, na poważnie ci mówię. Nawet do woźnej zagadaj, no byleby czas leciał. Chłopie, musisz czas przyspieszyć.
neonowy, taki limonkowy. Kupiłam jeszcze właśnie 3 zeszyty także w Biedronce z tej kolekcji University. Nie, no to też jakieś giga drogie, czekaj. Na AliExpress najtańsze gówno kupujesz, gdzie jak się wyrwie jedną kartkę, to się rozsypuje cały zeszyt, a za resztę na Enebie wchodzisz ze Spartiatic Skoda. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, to mi się podoba. Jesteś giga mądry, no. To mi się serio podoba, bo co za problem z szywaczem zszyć te kartki, żeby były znowu, nie? Szyty, no i mam taki w kropki ze złotym elementem, tutaj taki oraz tutaj taki pudrowy. Tutaj jeszcze mi się zagubił z Oxforda taki jeden pastelowy, właśnie liliowy, bo bardzo mi się podoba. I tutaj jeszcze taki jeden słodki, stwierdziłam, że go wezmę, bo jakoś tak mam miłe flashbacki. Kubuś Puchatek, czyli drogie. Kubusie kartki, no i dwa zeszyty A4. Oxford znowu. Z tą okładką Open Flex na dwa przedmioty w sumie. O, to jeszcze jakiś droższy! Jeszcze jakiś droższy, widzicie? Z jakąś okładką Open Flex. Flexuje się na zeszyty. Nie, ale ja na przykład w ostatnim roku miałam taki zeszyt do chemii i tylko na jeden przedmiot. Dobrze, i mam jeszcze taki, po prostu ten kolor to jest chyba mój totalny faworyt. Także to tyle, jeśli chodzi o zeszyty. W tym roku jakoś bardzo nie poszalałam, ponieważ mam jeszcze spory... 400 na zeszyty. Nie poszalała dzisiaj. Zeszytów z... Dzisiaj byłem w show widzowie i widziałem zeszyty na poważnie. Ja mówię, nawet promocja była. Z 69 groszy na 59. Takie zeszyty kupujcie. 59 groszy w dół. To jest życie. Ale z tym się też wiąże taka fajna historia, ponieważ jak byłam po podstawówce, to także miałam takie naklejki u siebie. Ty dorwałeś za 31? Geografia czy chemia. Ozdabiałam właśnie takimi... on jest właśnie tak na kilka długopisów, spoko. Także na pewno będę go nosiła. Mam tutaj jeszcze z poprzedniego roku właśnie z Kankena. On jest serio... bardzo małe, mimo tego, że tak się wydaje, że jest taki, no, nawet spory, to ja tutaj kilku rzeczy nawet nie byłam w stanie pomieścić, bo on jest taki bardzo cieniutki. Co? I mam jeszcze taką ala kosmetyczko-piórnik, właśnie z Letterbaga. Tutaj sobie przywiesiłam nawet taki jakby słodki brelok. Dalej klasycznie karteczki samoprzylepne. O tym wam mówiłem. Taki tryhard na pierwszy tydzień szkoły, później nawet nie wiesz, gdzie to masz. One wiesz, naprawdę bardzo mi się przydają, ponieważ... Oxfordy są za jakieś 5 zł, czyli za to kupiłbym Battlefielda 5 na Enebie. Nie mogę. Dobrze, dobrze. Ciekawe, czy Diz był nękany w szkole? To zależy. Jeżeli on się ubierał w szkole tak jak na tych starych zdjęciach, to jest bardzo możliwe. On w takich czasach chodził do szkoły, że ja bym powiedział, że 90% nawet szans. Nie. Mam tutaj taką właśnie z Natural Mojo. No i stwierdziłam, że ta butelka będzie idealna do szkoły, tylko będę musiała uważać, ponieważ to jest szkło, żeby mi się to nie zbiło. Kiedyś miałam... Co to w dupę jest? Ty ona to do szkoły nosi? Co to jest? Czyli lunchbox oraz taka butelka na napój. Tak, patrzę. Mam tutaj taką właśnie z Natural Mojo. No i stwierdziłam, że ta butelka będzie idealna do... To ja powiem wam trochę smutną historię, chociaż no nie jest do końca smutna. Ale ja jak chodziłem do podstawówki, to dostawałem herbatę ciepłą w termosie. I się niektórzy ze mnie śmiali. Ale ja mówię tak. Wypieprzona mi cię leszczu, mama ci zrobiła herbatkę, nie, szmato, bo cię nie kocha śmieciu, a mi zrobiła. Ez, i piłem sobie tą herbatkę na każdej przerwie. Ale na poważnie ja mówię, ja nosiłem herbatę w termosie i czasem mi się wylewała, bo miałem gówniany termos, w sensie na początku był dobry, a jak już tak się go użyło z 2 miesiące, to tak czasem wyciekało. I luj. Ale fajnie było, herbatka była pita. Mój faworyt to jest chyba właśnie ten taki lunchbox z Ikei. Ja akurat mam taki kolorek, ale są też takie klasyczne, przeźroczyste. No i właśnie w środku są takie przegródki, które normalnie można sobie wyjmować i przestawiać, albo na przykład zostawić tylko jedno. Klasycznie mam tutaj mnóstwo długopisów. Nie mam tutaj... Ja zawsze kanapkę luzem do plecaka, potem taka ugnieciona była. Ale czasem się nawet nie zjadało, leżały tam cały rok. No. Ja mam ile ma długopisów? Niebieskie długopisy to zależy od humoru, czy chce mi się... Dobra. Dobra, to już tekst roku szkolnego 2021-2022. Czarnym czy niebieskim piszesz, zależy od humoru i luj. Ciekawe, nigdy czegoś takiego nie słyszałem. I... Ja to wiecie, jaki zawsze miałem długopis?
Taki wiecie, za darmo. Jak miałeś takie te, że oni rozdawali wizytówki i dawali też do tego taki długopis biurowy, taki typowy, że za darmo go dostajesz, wiesz jaki? Z jakichś tych targów czy coś takiego. Z PZU! Też były z PZU, no! Milan i Pelikan. Ja z fajniejszych długopisów mam jeszcze takie kolorowe, które są z dwóch stron, jakby można też sobie je jakoś mieszać, bo się je tak odkręca. Mam też taki ołówek pastelowy, bardzo ładny. Ołówki jakoś tak rzadziej używam, ale niech już będzie. Ale w sumie rozumiem, czy taki content powstaje, bo no pierwszy tydzień, może nawet dwa, jak chodzisz, to tak można powiedzieć, że się starasz. Tak naprawdę zawsze to wypieprzone, wiesz. Nigdy nie wychodzi to, co ty chcesz, że będziesz zawsze pisał, zaznaczał sobie, to nigdy nie wychodzi. Ale na pierwsze dwa tygodnie września ten kontent ma sens, naprawdę. Że ktoś to ogląda i myśli, że tak będzie robił. Wiadomo, że tak nie będzie robił, ale... No i widzisz, tutaj patrzysz na to i już wiesz tak, nie mam po co tego oglądać. Nie mam po co, nie mam po co tego... Jeszcze mam świeczkę, no co tu się dzieje? A ja mam w pokoju tylko w dupę świecę, jak stary zrobi. No i jak ja mam się utożsamić z nią? Jak mam się utożsamić? No zobacz jej biurka, jak CS ma na tym chodzić? Dobrze, króciutko z takimi. Tego, no i właśnie nie? Moje biurko nadal jest takie samo. Ono było właśnie robione na wymiar, także nie dostaniecie go w żadnym sklepie, powtarzam to właśnie. Biedaki, nie dostaniecie! Zobacz sam na biurku, biedaku! W sensie nie, no żartuję, ona chyba nie umyślnie, ale umyślnie, nie? Często, ponieważ pytacie się... Popielniczkę ma, no! Skąd ono jest, patusiara. Można je kupić, także no niestety... Masz rację. Ono nie jest dostępne, biorę do torebki. Nie, no to świeczka kosztuje 200? 100 zł? Co ty pieprzysz? Niemożliwe. No. Zawsze na moim biurku, tutaj właśnie w tym miejscu kupił. Leży laptop. Ja już bym wolał zlicz za 50 groszy na biurku mieć. Serio? Cmentarza. Ja najczęściej statuetkę z Best Stream Awards, którą dostałam. No ona... Best Stream? Co to w dupę jest? Ona jest streamerką? Ale nie no, co to w dupę jest? Ona streamuje gdzie? Na Instagramie? Na długo. Miałem taki ołówek z kropkami! Miałem to! Też mieliście kiedyś taki ołówek z kropkami? Opisy. No i właśnie on jest taki obrotowy, tutaj ma takie lusterka, bardzo ładne. Każdy no i tutaj najwięcej chodzi właśnie o tą część. Ja przez całe życie nie miałem tyle tych w dupę długopisów, zakreślaczy i tak dalej. Przez całe życie nie miałem tego tyle. Jak ona ma w pokoju w tym momencie. Cześć. I tutaj jest jeszcze tablica magnetyczna. Tutaj zazwyczaj jest także mój ładnie. Plan lek. Zazwyczaj nawet jest to bardzo... Nawet długopisu nie masz? No, ty łapiesz gołębia i piórem piszesz. Nie no, widzowie, spokojnie. Czasem długopis się przyda, ale wiesz, idziesz wtedy, patrz. Udajesz. Idziesz do jakiegoś biura i palisz głupa. Mówisz tak, bardzo ciekawe biuro. Chciałbym tu pracować, jak skończę szkołę. Macie długopisy za darmo? Bo chciałbym coś zapisać. Nie pytajcie za darmo, tylko pytaj tak. Macie długopisy, bo chciałbym zapisać istotne informacje na temat waszej firmy, bo bardzo mi się podoba. Tak pal głupa. I dadzą ci 3 nawet pewnie, bo tak im zaimponujesz. Ona ma w domu saunę i basen? No to rzeczywiście, nie ma się jak utożsamić z taką. Tutaj pierwsza. Jak widzicie, nie ma tych rzeczy. Nie no, jak się z nią utożsamić? Patrz. O, utożsamiamy się, mój WF. Ty, ale na poważnie miałem kiedyś na WF-ie tak, że oni sobie wymyślili, że za boiskiem był taki pasek ziemi i oni nam kazali kopać taki prostokąt i to miało być do skoków w dal, że wykopiemy dziurę i oni to takim piachem żółtym napełnią i serio nam kazali to kopać łopatami. Także no niezła szkoła w dupę. O, widz zrobił bardzo fajną grafikę. To mi się podoba, Makserek, to jest sztuka. Eneba, użyj kodu Spartiaty z 3%. Jaka giereczka, wariacie. Piękne. Bardzo piękne. Wzruszyłem się, jak w tytule napisane.
Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!